Dzień dobry, witajcie panowie na moim kanale. Dzisiaj was zapraszam na ulubieńców. Właśnie szukam zapałek do świeczki, bo oczywiście bardzo lubicie jak one są w tle, więc oczywiście. Często mnie pytacie, jak ja mam świeczki w tle. Generalnie wszystko to, co znajduję w domu, więc to nie będzie tutaj odkrywcze, ale mam, słuchajcie, piękną świecę kwiat bzu. To jest świeca akurat rzepakowa z MG Life i to była marka, która też była w moim I Love Boxie. Ciekawe, która wam się świeca trafiła, bo tam były w miksie chyba kokosowy i szampański. Dajcie znać, jak jeszcze pamiętacie tego boksa. Więc zaczynamy ulubieńców. Dzisiaj pokażę wam cudowną pielęgnację. Skupimy się troszeczkę więcej może na makijażu. Chciałam wam pokazać, jak ja się przede wszystkim szukuję i co lubię tak naprawdę na co dzień stosować. Będzie dużo koreańskiej pielęgnacji, jak zawsze, więc duża dawka takiej pozytywnej energii. Pokażę wam, jak przygotować skórę pod make-up, jak ją wyciszyć, także subskrybujcie kanał i wpadajcie. Udało się, słuchajcie, znalazłam. Ja mam tylko zapałki, które często kupujemy, jak gdzieś jesteśmy. Akurat te są, słuchajcie, z Unii Europejskiej. Także gdzieś tam czasem coś uda mi się odnaleźć w domu. I słuchajcie, zaczynamy. Bardzo lubię, jak w ogóle jesienią zaczyna się ten okres na świece, bo latem nie palę. I ostatnio kupiłam też patyczki zapachowe i pani mnie pytała w tej koncept, czy ja już je palę. No mówię, kupiłam je w czerwcu, więc raczej było mi szkoda, ale teraz na pewno zacznie się sezon na dyfuzory, na właśnie świece, także będzie klimat. Pielęgnacja do mnie, must have, płatki pod oczy, pacy na twarz i oczywiście maski, więc dla mnie w ogóle taki rytuał pielęgnacji porannej jest bardzo ważny i staram się, żeby te maski w płachcie się pojawiały, zresztą macie hity Korei i tam naprawdę są bardzo aktualne te produkty, więc koniecznie zajrzyjcie, ale dzisiaj się skupimy na kremowych. Oceniam taką fazę, nie wiem, czy po prostu ta jesień idzie, no i znowu gdzieś tam włączają się różne takie elementy pielęgnacji, czy też takiego, wiecie, rytuału w domu, które zmieniamy po prostu na jesień, no ale u mnie niezmiennie oczyszczanie skóry twarzy za pomocą płatków. Tutaj ekstrakt drzewka herbacianego jest świetny do cer problematycznych, tłustych, mieszanych. Macie alantoinę, kwas hialuronowy, łagodzący pantenol, no i wąkrotę azjatycką. Więc te pacy są naprawdę świetne, ale co jest dla mnie bardzo ważne, one po prostu są duże. I te calmingowe płatki z Pink & Cure naprawdę moim zdaniem to jest, jeżeli miałabym wybrać taki jeden flagowy kosmetyk właśnie z tej kategorii, to zdecydowanie te, bo one są po prostu bardzo duże. Ja wiem, że po prostu sobie testujecie każde kolejne nowe, natomiast te są absolutnie po prostu fenomenalne i bardzo wam polecam łączyć tak pielęgnację, mieć takie swoje must have, ale też testować nowości. Myślę, że w tym filmie oczywiście takie będą, natomiast szczerze chciałam wam po prostu pokazać produkty, które uważam, że po prostu są godne uwagi pod kątem nawilżenia, łagodzenia, takiej bardzo basicowej pielęgnacji, a Pink & Cure zdecydowanie takie są. No i zobaczcie, one bardzo dużo mają tej esencji, zachowują się jak tonik, więc też oczyszczają, usuwają, redukują suche skórki, ale też w fantastyczny sposób po prostu łagodzą skórę. Kolejnym takim fenomenalnym produktem, mam wrażenie, że troszeczkę zapomnianym, jest mgiełka od marki Hygge. Nie ukryłam, że tutaj troszeczkę podziałała magia z mojej strony i namówiłam dziewczyny w La Rose, żeby zamówiły troszeczkę większą ilość tej mgiełki, ponieważ ja wiedziałam, że ona będzie ze mną dosłownie wszędzie. Na siłowni, na pilatesie, słuchajcie, bardzo ją lubię ogólnie po prostu pryskać na makijaż i ona w tym przypadku akurat bardzo fajna, ale słuchajcie, macie tutaj ekstrakt z kory cynamonu, który działa przeciwzapalnie, z silnym antyoksydantem. Macie sok z brzozy, który mocno nawilża skórę, wzmacnia barierę ochronną, no i oczywiście fermenty, które odżywiają, regenerują skórę i wzmacniają ponownie barierę hydrolipidową, czyli bifide i lactobacillus. Powiem wam, że mgiełka jest świetna, ma bardzo fajny zdraszacz i taki też bardzo delikatny, jeżeli chodzi o makijaż, więc w tym przypadku możecie spokojnie sobie spryskać nią zarówno buzię, uwaga, włosy i później na przykład wklepać ulubiony olejek, ona bardzo będzie ładnie chłonąć, znaczy mgiełka, a raczej mgiełka rozprowadzona na włosach sprawi, że włosy będą pięknie chłonąć ten olejek. Jest cudowna, jest leciutka, pięknie pachnie. Jest taka bardzo odświeżająca. No i powiem wam szczerze, że bardzo skradą moje serce. Zwłaszcza, że jak teraz moja skóra potrzebuje większego nawilżenia i ja to widzę, to jest taki odpływ dosłownie po lecie, to jest naprawdę super. Zwłaszcza, że ona ma, słuchajcie,
tego co pamiętam 150 ml, więc nie jest taka ciężka, ona jest po prostu taka akurat do torebki, więc dla mnie rewelacja, ma fajną cenę, jest naprawdę niedoceniona. Wam też wchodzi mój kod rabatowy na La Rose, także koniecznie sobie wbijcie, skorzystajcie i mam nadzieję, że będziecie mega zadowoleni. Wspominałam Wam, że bardzo lubię adaptogeny i słuchajcie, znalazłam Reishi nawet w płatkach Beta Glucan od marki Petit Fee. On działa mocno antyoksydacyjnie, nawilża skórę, wzmacnia, ale słuchajcie, pojawia się również beta-glukan sam w sobie, który wzmacnia barierę hydrolipidową skóry. Płatki są mocno nasączone. Macie tutaj przede wszystkim ekstrakt z wąkroty azjatyckiej, który działa przyspieszająco, jeżeli chodzi o regenerację skóry. Macie zieloną herbatę, wąkrotę azjatycką i kwas hialuronowy. Bardzo dużo kwasu hialuronowego, przez co ja bardzo lubię te pacy, ale cenię je też z uwagi na wielkość, bo słuchajcie, obejmują bardzo duży obszar skóry twarzy i wyjątkowo są, słuchajcie, na La Rose. Także ja zawsze tak trochę poluję na takie perełki, bo bardzo lubię te płatki, bardzo lubię je nosić i one pięknie nawilżają skórę, ale też super się łączą z glinką, którą Wam chciałam pokazać. To jest w ogóle taka maska oczyszczająca. Ja może, słuchajcie, sobie tutaj wygodnie usiądę. Z maską oczyszczającą takiej właśnie marki, która się pojawiła ostatnio, V-Better, koreańska oczywiście. I to jest maska, która ma koalin, bakuchiol, skwalan w składzie, ale podoba mi się również to, że ma niacynamid. Słuchajcie, peptydy, bardzo dużo w ogóle rodzajów peptydów ma. Wygodnie usiadłam. Te płatki się bardzo fajnie łączą również z maską, którą Wam pokażę. Zresztą tutaj macie glinkę bentonitową, która pięknie absorbuje sebum. No to dla mnie hit, jeżeli chodzi o cerę problematyczną, tłustą, mieszaną, ale no ja już gdzieś tam a propos jesieni jestem przed oczyszczaniem skóry, przed kwasami. No i to powiem Wam szczerze, potrzebne na tą porę roku. I faktycznie glinka wycisza skórę, absorbuje bardzo ładnie sebum. Tutaj macie też skwalan, który zachowuje się jak naturalne sebum. Macie bardzo dużo peptydów, no i pojawiają się w składzie ceramidy, niacynamid, który przepięknie reguluje pracę gruczołowojowych. To jest, słuchajcie, dla mnie absolutny hicior, jeżeli chodzi o pielęgnację. Ta glinka jest po prostu fantastyczna. Bardzo ładnie oczyszcza skórę, pięknie sobie radzi właśnie z tymi miejscami problematycznymi, typu właśnie broda, nos, czoło, gdzie po prostu pojawia się bardzo dużo sebum. Ja ją sobie bardzo często nakładam, jak gdzieś właśnie wychodzę, chcę, żeby skóra naprawdę była taka półmatowa. Wtedy też wiem, jak dobrać make-up, więc dzisiaj Wam oczywiście pokażę, jak na takiej cudownej pielęgnacji można fajny taki nawet kryjący makijaż zrobić, żeby on był jednocześnie lekki, bo takie też lubicie. Ja omijam, zobaczcie, okolice tych płatków, bo tutaj już pojawia się etap nawilżania i voilà! Słuchajcie, pielęgnacja poranna gotowa. Jeszcze Wam pokażę oczywiście serum. Chciałam też porozmawiać troszeczkę o ciele, o tym, jak można je naprawdę pięknie przygotować pod taki okres jesienny, kiedy gdzieś tam tracimy opalniznę, więc ten temat też bym chciała z Wami poruszyć. Będzie, słuchajcie, zapach, który jednocześnie jest też dedykowany włosom. To jest taka troszeczkę nowość, no i właśnie o samych włosach porozmawiamy. Słuchajcie, glinka zmyta, ale powiem Wam szczerze, czasami mi się pojawia taki moment, gdzie nie domyję na przykład skrzydełek nosa i później tak mi się wydaje, ta buzia taka bardzo matowa, ale słuchajcie, jest przepięknie rozświetlona, w ogóle bardzo lubię ten efekt glinki, natomiast jeżeli na przykład lubicie taki efekt jeszcze zmiękczonej bardzo skóry, to polecam Wam nałożenie olejku i Reishi Zen jest, słuchajcie, świetny. Mam nadzieję, że w ogóle wróci na La Rose, ponieważ to jest taka japońska, bardzo luksusowa marka z cudownymi olejkami. No i oczywiście mój ukochany bakuchiol ze szmaragdowych żuków, to też jest, słuchajcie, moje odkrycie. No i przechodzimy do pielęgnacji, chciałam powiedzieć porannej, ale ona już była. Natomiast jeszcze jeden produkt pod make-up Wam polecę, który uważam, że świetnie się sprawdzi z cerą problematyczną. W ogóle mam wrażenie, że no on raz, że delikatnie matuje, ale słuchajcie, też bardzo ładnie rozświetla skórę i też mam wrażenie, że rozjaśnia na przykład takie drobne krostki. Azotek boru działa w ogóle absorbująco na sebum, więc znajdziecie go w składzie w ogóle nowej marki Frankly Sunday Glow. To jest, słuchajcie, serum na bazie niacynamidu 5%. Macie kwas hialuronowy. W ogóle bardzo fajny skład, ponieważ tam się pojawia również galaktomycyz, czyli fermenty, one działają naprawczo na skórę. Bardzo takie rozświetlająco lubiące się z makijażem serum. O, może tak to powiem, ponieważ konsystencja ma takiej śmietanki. Ma fajną cenę, ponieważ kosztuje 60 zł, więc no nie jest, słuchajcie, to drogo jak na serum koreańskie. A marka w ogóle wychodzi z założenia, że chce takie naprawdę przystępne produkty z
ciekawym składem przedstawić swoim odbiorcom, swoim klientom, a jednocześnie tak naprawdę każda z nas może być tym odbiorcą, ponieważ nic na mieć pięknie nawilża, rozświetla skórę, a dodatek boru cudownie działa na skórę problematyczną, tłustą i mieszaną, a coraz częściej jakby borykamy się z tym problemem, więc serum jest naprawdę fenomenalne. I Wam bardzo polecam, bo to jest takie też moje odkrycie, jeżeli chodzi o produkty nawilżające, więc tym bardziej myślę, że Wam się sprawdzi. No i sama konsystencja śmietanki jest bardzo przyjemna, więc idealna pod make-up. W makijażu u mnie taka naprawdę, nie wiem czy to nazwać prostotą czy minimalizmem, ale bardzo, bardzo lubię takie naprawdę moje ukochane, sprawdzone kosmetyki. No i tutaj oczywiście Asian Club w połączeniu z Aloe Verem. To są bardzo przyjemne konsystencje. Po pierwsze krem BB, który ma właściwości mocno przeciwzmarszczkowe. Tutaj macie fermenty, filtra ze ślimaka i to jest, słuchajcie, to taki produkt, który mocno przede wszystkim odżywia skórę. Działa też regenerująco, ale i mocno przeciwzmarszczkowo. W ogóle śluz ze ślimaka jest fenomenalny, jeżeli chodzi o działanie anti-aging. Ja mam kolor 23, już Wam pokazuję, jak on wygląda. Dla mnie jest idealne solo, natomiast lubię go też łączyć z Aloe Verem, ponieważ on daje taki flow w makijażu, taką lekkość, tak. Ten jest, słuchajcie, bardzo kryjący, Aloe Ver też, ale ja mam wrażenie, że razem połączone, bo ten jest taki bardzo gęsty. A tutaj Aloe Ver jednak jest taki półpłynny, więc fajnie mi się łączy, ja mam akurat odcień Honey, właśnie z takimi kremowymi kosmetykami i nadaje taką właśnie lekkość. Kolor fantastyczny, krycie rewelacyjne i powiem Wam, że to są takie produkty, które uważam, że naprawdę warto mieć po pierwsze w swojej kolorówce, ale też staram się łączyć takie naprawdę moje topowe kosmetyki, które lubię razem i tak jak Wam zawsze mówiłam, że Aloe Ver to jest świetna baza do wszystkich moich produktów, taki Asian Club. I oba solo też, słuchajcie, super wyglądają, ale ja lubię takie większe krycie, mam ochotę na taką kremową konsystencję, to sięgam wtedy po Asian Club, a w połączeniu z Aloe Verem on ma taką fajną, jeszcze bardziej kremową formułę. Nie wiem, jak to Wam wytłumaczyć, ale po prostu ja lubię to połączenie, lubię tak się bawić kosmetykami, ale no dla mnie te dwa produkty się chyba najlepiej ze sobą łączą, takie fajne krycie dają, taki efekt, widzicie, jak tego się tak skóra tak marszcz, tak zdrowo to wygląda, więc moim zdaniem super. Ja tutaj, słuchajcie, mam loże VIP-ów, ale zobaczcie, jak ten odrost genialny wygląda. Słuchajcie, chciałam Wam też omówić ulubieńców, jeżeli chodzi o włosy i to jest dla mnie bardzo kluczowy temat, ponieważ włosy to jest nieodzowny element w ogóle wizerunku, też naszych stylizacji niejednokrotnie i uważam, że jest nasza ogromna wizytówka, więc ja tylko i wyłącznie skupiam się na produktach, które dają mi ten efekt, który ja lubię, czyli wiecie, bujnych włosów. Jeżeli chodzi o volume taki od nasady, to oczywiście Maximista Oribe, ja Wam go wkleję, jak on wygląda. To jest po prostu tak fantastyczny produkt, no że ja dawno takiego nie miałam generalnie. Uważam, że to jest dosłownie fenomen, jeżeli chodzi o pielęgnację skóry głowy i też uniesienie od nasady, więc to Wam bardzo polecam. Ale skupię się, słuchajcie, na dwóch produktach. Może zacznę od trzeciego, o, ja to słuchajcie, tak trochę lubię kombinować, ale pokażę Wam, dopóki jest i na tym się też bardzo mocno skupiam, Moody w ramach tego, że bardzo mocno celebruje każdy swój produkt, każdą formułę i wiecie, że one są doskonałe, to chciałaby tak naprawdę zwieńczyć to wszystko zapachem do włosów. Ja już niejednokrotnie tam dosłownie świdrowałam, żeby powstały perfumy i ja wiem, że to było już dawno, dawno w zamyśle marki i słuchajcie, na urodziny stworzyła limitowaną edycję. Słuchajcie, jak ona się sprzeda? Zanim warto mieć te perfumy, ja słuchajcie, jeszcze nie jestem pryskana żadnym zapachem. I go od razu wkładam do torebki, bo słuchajcie, ja uważam, że po prostu zapach marki Moody jest absolutnym sztosem. I jeżeli znacie te produkty, jak Herba Pura, słuchajcie, no jeżeli znacie zapach Herba Pury, to doskonale będziecie wiedziały, jak pachną te perfumy, jak w ogóle cała linia Moody pachnie. No dla mnie hicior, słuchajcie, te perfumy są bardzo trwałe. Dużo osób z w ogóle świata perfum, w związku z tym, że to pachnie Herba Purą, zaczęło po prostu zamawiać sobie te perfumy i mieć w swojej kolekcji nawet perfumiarze. Także słuchajcie, ja tutaj z kuluarów wiem, że naprawdę te perfumy się rozchodzą jak ciepłe bułeczki i są naprawdę taką wisienką. Także jeżeli uwielbiacie zapach Moody i czegoś Wam jeszcze brakowało,
na sobie i chcecie mieć takie właśnie perfumy, no to w świetnej cenie macie właśnie Moody. I słuchajcie, ja tak się dotykam po tych włosach, bo po prostu ja jestem zawsze, zawsze zachwycona, jaki uzyskuję efekt stosując ten duet. To jest, słuchajcie, taka moja tajna broń na piękne włosy. Kiedy chcę uzyskać efekt volume, no to oczywiście Maximista od Nasady, a po długości, słuchajcie, zawsze najpierw nakładam maskę. I tak mnie uczyła moja stylistka fryzur i uważam, że ona, wiecie, no Karinka startuje w mistrzostwach, także no nie ukrywam, że wiedzę ma po prostu wręcz top of the top. Więc ja tutaj, że tak powiem, przemycam Wam naprawdę radę specjalistów, osób, które pracują w branży tak mocno, mocno osadzonych. A więc najpierw maska wygładzająca, tutaj jest olej abisyński, masło mango i taki kompleks, który zapobiega puszeniu się do 12 godzin. To jest absolutny sztos. Słuchajcie, ta maska ma bardzo gęstą konsystencję i słuchajcie, ona mi się już kończy, ale stosuję pół roku, tak? Mi się wydaje, że kilka dobrych miesięcy naprawdę. Ja ją raz w tygodniu, czasem dwa, jak obsesyjnie mam dużo nagrywek i wtedy naprawdę te włosy powinny wyglądać no świetnie. To słuchajcie, to jest maska wygładzająca i ja do tego zamówiłam sobie wygładzającą odżywkę i wtedy spłukuję po 20-30 minutach, ja po prostu schodzę z bieżni i wtedy nakładam odżywkę na nawet nie, słuchajcie, 10 minut. 5 minut wystarczy i słuchajcie, efekt jest po prostu świetny. Ja daję ten żel ze zdrobinkami złota Moody po długości, mieszam go sobie z serum Oribe, no i to jest, słuchajcie, dla mnie sztos. Dla mnie sztos efekt, taka naprawdę kompleksowa pielęgnacja. Także daję Wam ekstra zniżkę, słuchajcie. Pamiętajcie o perfumach, bo one nie wrócą. One nie wrócą może w innej edycji, może coś na święta, słuchajcie, no tego nikt nie wie, tak? No marka Moody obchodzi teraz urodziny hucznie, więc myślę, że warto. Więc taki efekt, słuchajcie, uzyskacie właśnie stosując te produkty. Myślę, że to naprawdę jest warte grzechu, żeby teraz te perfumy mieć. No i jednocześnie, jak wcześniej się nie mogę się zdecydować, to dzisiaj dziewczyny naprawdę fantastycznie te włoski się układają, także bardzo Wam polecam. No i co dziewczyny, działamy! Konkretny przepis na pyszny kolagen. Zaczynając od mleka kokosowego, potrzebujecie około 100 ml, połowę szklanki wody, miksujecie to ze sobą, dodajecie dwie kostki lodu, słuchajcie, koniecznie, żeby były kostki lodu i dodajecie kolagen o smaku mango i słuchajcie, ten jest naprawdę przepyszny. Pokażę Wam w ogóle, jak zrobić ten kolagen, bo on jest naprawdę bajecznie prosty. Sam sobie kolagen jest sypki, ma taką, no po prostu przezroczystą barwę, taką no powiedzmy białą, taką delikatnie brzoskwiniową i słuchajcie, robimy w ten sposób, że trzy miarki dodajemy do naszego mleka. Ten kolagen w ogóle się cudownie rozpuszcza, zarówno w cieple, jak i w zimnie, więc to jest absolutny hicior. Słuchajcie, tutaj przede wszystkim macie produkt wegański. Macie naprawdę bardzo dobrą formułę, jeżeli chodzi o sam kolagen, ponieważ macie hydrolizat kolagenu i to jest kolagen morski. Macie w tym witaminę C, biotynę w składzie, no i oczywiście elektrolity, więc tutaj również macie silne nawodnienie organizmu, a biotyna działa cudownie na paznokcie. Zresztą słuchajcie, mój odrost zawsze mówi o tym, że naprawdę dbam o tą suplementację i na Supersonic macie zawsze mój kod rabatowy, więc możecie dziewczyny korzystać. Myślę, że to też będzie fajna opcja, jeżeli chodzi o zrobienie sobie zapasu no po prostu dobrej jakości kolagenu. No i smacznego, więc ja go zawsze traktuję jako deser. Ja sobie taki wymyśliłam po prostu deser, właśnie zamiast czegoś słodkiego po obiedzie. Jak macie właśnie ochotę na słodkie, to sobie weźcie mleko kokosowe, Wasz kolagen, zobaczcie, jak on się przepięknie już mi rozpuścił. Nawet w zimnie, uwaga, co jest, chciałam Wam tu też podkreślić, żadnych grudek nie ma. Więc uważam, że naprawdę ten kolagen to po prostu mistrzostwo i koniecznie, a wrócił ten smak, mam. Pierwsza pora na omówienie wieczornej pielęgnacji i muszę Wam powiedzieć, że miałam dzisiaj bardzo aktywny dzień, naprawdę aktywny. To, co się ogólnie dzieje, jeżeli chodzi o różne aktywności, przynajmniej u mnie, to na pewno ich progres. Tak samo jest też z pielęgnacją i jej wiedzą, że cały czas jakby progresujemy też wiedzę o swoim ciele, o swojej skórze twarzy, o swoich potrzebach. Tak, ja mam ogromną potrzebę właśnie aktywności, ale nie słuchajcie stricte, wiecie, wyciskania czy tam gdzieś tam wyładowywania się, tylko szukania takiego wyciszenia wręcz, słuchajcie. Dzisiaj też testowałam sobie nowe buty biegowe.
No i fajna sprawa. Bieganie ogólnie przynosi bardzo dużo korzyści, natomiast też są przeciwwskazania. Oczywiście też ja nie proponuję Wam na początku zbyt długich dystansów, wręcz sama nie mogę przebrnąć tej szóstki, ale w mojej głowie siedzi to, że to jest mój cel. Te 6, 5, 6 kilometrów, ja je osiągam, więc to mnie też, słuchajcie, motywuje. Więc tym bardziej cieszę się, że mogę Wam też przemycać i we vlogach, i chociażby w ulubieńcach takie też przemyślenie, że po prostu każdy powinien robić coś dla siebie, od siebie. Ja na przykład bardzo lubię, jak moje ciało jest opalone i słuchajcie, to już dawno zauważyłam, że czuję się wtedy lepiej, że mam takie fajne samopoczucie. Dla mnie największą robotę robią samoopalacze i balsamy brązujące, natomiast na skórę twarzy nakładam zawsze kropelki. Kropelki, które na mnie wywarły największe wrażenie i w ogóle już dosłownie mam w sumie denko i niedługo się pojawią w denko pewnie, to marka Azurtan ze swoimi kropelkami brązującymi, które są notabene świetne. Uważam, że chyba najlepsze, jakie miałam. I tutaj macie też świetną antyoksydację, ponieważ pojawia się witamina C, niacynamid, no i oczywiście witamina E. Skład jest o wiele bardziej rozbudowany, natomiast nadal krótki, ponieważ te kropelki stworzyła marka australijska, która jednocześnie tworzy produkty wegańskie. Wegańskie, nietestowane na zwierzętach, więc to też jest dla Was bardzo ważna sprawa. I te kropelki są z witaminą C, więc one są mocno rozświetlające i tak naprawdę przepięknie dają taki efekt wypoczętej skóry. Rano się budzić naprawdę z wypoczętą skórą. I to samo tyczy się ciała. Ja na ciało nakładam balsam brązujący. Miałam też masełko, nawet Wam pokażę. Bo słuchajcie, masełko, tak a propos projektu Denko, zdenkowałam, słuchajcie, zapach jest obłędny, ja sobie, trochę to jest chore, ale zostawiłam po prostu opakowanie, żeby powąchać ten produkt. Bardzo lubię w ogóle ten zapach. Dla mnie jest naprawdę przepiękny. To jest bardzo bogata formuła z kofeiną i guaraną. To jest w ogóle ujędrniające masło. I tutaj też macie w składzie ceramidy. To jest już moja, słuchajcie, trzecia buteleczka, więc świadczy to o tym, że to jest po prostu produkt fenomenalny. Uwielbiam go. Był ze mną na Bali, także to tym bardziej jest taki wyznacznik, że to jest produkt najlepszy. To jest produkt brązujący, stopniowo brązujący, ale i najlepiej w ogóle się utrzymujący z tych wszystkich produktów, które ja stosowałam, więc bardzo Wam polecam. I teraz takim ostatnim produktem, który Wam chciałam pokazać, bo produkty do opalania skóry myślę, że też stanowią jakby taki osobny dział pielęgnacji, ale bardzo lubię też maski na nos. To jest taki produkt na szybko. Słuchajcie, jak ja chcę, żeby moja skóra była wypoczęta, to zawsze używam tego duetu, czyli kropelki brązujące i maskę na noc. I dr Graham ma w ogóle takie mega fajne kosmetyki, między innymi z kwasem gamma aminomasłowym. To jest, słuchajcie, kwas, który jest neuroprzekaźnikiem. I on zachowuje się w ten sposób, że on po prostu rozluźnia mięśnie, sprawia, że one się wygładzają. Macie tutaj wolofilinę, peptyd arktyczny, który jest takim naturalnym peptydem. Bardzo ładnie wygładza skórę. Słuchajcie, w ogóle skład tego kosmetyku jest naprawdę świetny. I nie uważam, że jest to kosmetyk tylko na dzień, tylko na noc. I nawet tutaj producent zaznacza, że to jest produkt dedykowany na dzień i na noc. Możecie go stosować jako krem, natomiast to jest taka jakby maska po prostu. Więc jest to maska liftingująca, którą możecie właśnie sobie zostawić na noc. Nie musicie zmywać. Absolutnie Wam polecam ten kosmetyk. I dosłownie odrobinkę nakładacie. Bardzo sobie chwalicie zapach, ja się naprawdę wręcz od niego uzależniłam, podobnie jak właśnie z masłem. I naprawdę efekt wypoczętej skóry, nałóżcie sobie grubszą warstwę pod oczy, chwilkę posiedźcie z tym kosmetykiem i po prostu idźcie spać. I naprawdę uwierzcie mi, że jest to produkt cudowny, bardzo mocno liftingujący i ja sobie go nakładam też na szyję. Lubię taki efekt wygładzenia, bo zatem pięknie pachnie całe ciało, więc mi się ten efekt podoba. Możecie oczywiście potraktować ten kosmetyk również jako krem do dłoni, to też będzie, słuchajcie, super. Ja w sumie też tak zrobię, idę sobie coś na chwilkę obejrzeć, ale dosłownie to jest pół godzinki i idę spać, bo jest już późno. Znaczy późno, no jest 21:20, więc ja o 10 się będę spać, wstaję o godzinie 6 i jestem mega wypoczęta, mega wyspana, ale te kosmetyki mi w tym bardzo też pomagają, nie ukrywam. Więc mam nadzieję, że te polecenia Wam się sprawdzą, linki będziecie miały do produktów na dole. I mam nadzieję, że przybliżam Wam po prostu ciekawą pielęgnację i takie kosmetyki, które po prostu lubię na co dzień, także
Ściskam Was, trzymajcie się. Cześć.